Drodzy mieszkańcy Rzeszowa, żyjemy we wspaniałym mieście cudownych ludzi. Mieście, które ma moc do tego, aby stać się naprawdę wyjątkowym miejscem. Nie myślimy o tym na co dzień, w zabieganiu, w natłoku spraw osobistych. Dobrze jest jednak od czasu do czasu przypomnieć sobie taką oczywistość. Wtedy wiele kwestii nie wydaje się być poza naszym zasięgiem. Samorządne wspólnoty lokalne są bezdyskusyjnie tym, co najlepsze w Polsce. Dlatego tak ważna jest ochrona ich praw i swobody decydowania o najbliższych im sprawach. Jednak żadne miasto i gmina nie są samotnymi wyspami. Aby zrealizować projekty pozwalające na szybki rozwój gospodarczy i wysoką jakość życia ich mieszkańcom, konieczna jest mądra współpraca z otoczeniem, sąsiadującymi gminami, z samorządem regionalnym i przede wszystkim z władzami centralnymi. Ktoś, kto twierdzi inaczej, że Rzeszów będzie się rozwijał, będąc jednocześnie właśnie taką samotną wyspą w regionie i w kraju, wprowadza nas w błąd. Sprawując od kilku lat funkcję wojewody podkarpackiego, wiem, że rzeszowian nie można oszukać. Nie można was kupić tanimi obietnicami. Rzeszowianom trzeba zawsze mówić prawdę. I ja tak będę robić. Obietnice już były. Teraz czas na działanie. Znacie mnie jako osobę, która nie obiecuje gruszek na wierzbie. Osobę twardą, nieustępliwą, zdeterminowaną. Dla mnie rodzina, moja córka i wy, mieszkańcy Rzeszowa, jesteście najważniejsi. I chcę zaprosić was, byśmy razem poszli do przodu. Byśmy zaczęli realizować nasze marzenia. Dla mnie nie ma spraw, które nie są do załatwienia. Nie ma marzeń, których nie można zrealizować. Dzisiaj chcę pokazać, na czym zamierzam się skupić, kiedy dacie mi szansę, bym mogła razem z wami rozwijać Rzeszów. Mój program opiera się na trzech filarach. Zielony Ład. Tworzenie zrównoważonego miasta jest moim priorytetem. Harmonijne łączenie zielonej i przyjaznej przestrzeni z nowoczesną, dobrze zaprojektowaną zabudową to klucz do zapewnienia tak potrzebnego w Rzeszowie ładu przestrzennego. Moja propozycja Zielonego Ładu dla Rzeszowa to przede wszystkim trzy podstawowe elementy. Nowe tereny zielone, czyste i zdrowe powietrze oraz zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego. Nowa jakość komunikacji. Rzeszowianie wciąż zbyt dużo energii tracą w korkach. Frustracja mieszkańców Rzeszowa narasta każdego dnia, gdy w korkach muszą tracić cenny czas, który mogliby poświęcić swoim bliskim. W moim przekonaniu miasto powinno podjąć trzy konkretne działania. Po pierwsze, należy zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Po drugie, zrealizować kluczowe miejskie przedsięwzięcia drogowe. Po trzecie, należy dać rzeszowianom nowoczesny miejski transport szynowy. Tętniące życie miasto. Mój Rzeszów to dynamiczne, pełne życia i kolorów miasto. Trzeba jednak uwolnić drzemiącą w naszym mieście energię. Aktywne życie kulturalne, sport, atrakcyjna oferta dla młodych i seniorów, dobrej jakości miejsca pracy i wspieranie przedsiębiorców to klucz do uwolnienia mocy, która drzemie w Rzeszowie i w jego mieszkańcach. Dlatego najważniejsze dla mnie będzie wybudowanie w Rzeszowie parku rozrywki w takiej formule biznesowej, która zapewni mu samofinansowanie, rewitalizacja miejskich przestrzeni, zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, stworzenie centrów aktywności seniora na każdym osiedlu.